Wrocław to jedno z najstarszych polskich miast i największe miasto na Kujawach Zachodnich. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1185 roku. Lokacja na prawie magdeburskim nastąpiła około 1237 roku. Wytyczono wówczas rynek, który przez kolejne wieki pełnił funkcję centrum handlowego i komunikacyjnego. Miasto od początku pełniło funkcję stolicy księstwa, a w czasach I Rzeczypospolitej stolicy województwa inowrocławskiego. W okresie rozbiorów Inowrocław znalazł się pod panowaniem pruskim. Koniec XIX i początek XX wieku to okres silnego rozwoju gospodarczego miasta, głównie za sprawą eksploatacji złóż soli kamiennej. W tym czasie zrealizowano tu wiele inwestycji o charakterze ponadlokalnym. W 1872 roku uroczyście otwarto linię kolejową do Torunia. W kolejnych latach żelazne szlaki kolejowe połączyły miasto z głównymi ośrodkami Księstwa Poznańskiego i obszarami Rzeszy Niemieckiej. W roku 1871 uruchomiono kopalnię i warzelnię soli. W 1874 roku wybudowano gazownię, a po roku powstało uzdrowisko Spółka Solanki Inowrocławskie. W latach 1881-1882 pobudowano w Mątwach fabrykę sody. W 1878 firma Głogowski i syn uruchamia fabrykę maszyn rolniczych. Po dwóch latach powstaje fabryka maszyn i odlewnia żelaza, Pecold i spółka. W 1879 roku w Mątwach powstała cukrownia, do której surowce transportowano koleją i rzeką Noteć. W roku 1905 uruchomiono wodociągi na bazie ujęcia głębinowego w Trzaskach, a w latach 1908-1909 elektrownię miejską. W końcu XIX i na początku XX wieku pobudowano również wiele budynków użyteczności publicznej, jak budynek sądu, szkoły, starostwo powiatowe, szpital, kościoły i bożnice. Przy najbardziej reprezentacyjnych ulicach Inowrocławia wyrastały piękne kamienice nawiązujące stylem do tego, co budowano wówczas w Berlinie czy Poznaniu. Rozwój przestrzenny miasta, coraz większa ilość mieszkańców i przyjezdnych powodowała wzmożone zapotrzebowanie na transport. Nie wystarczyły już drożki i powozy. Podjęto zatem decyzję o budowie miejskiej kolei elektrycznej, która dała początek zorganizowanej komunikacji miejskiej. Maja 1912 roku miasto otrzymało koncesję zezwalającą na budowę pierwszej linii. Wcześniej, w kwietniu tego roku, zakończono budowę trzytorowej remizy postojowej. W lipcu Państwowa Spółka Elektryfikacyjna w Berlinie rozpoczęła roboty związane z wybudowaniem torowiska, a Elektryfikacyjna Spółka Akcyjna Helios roboty związane z trakcją elektryczną. Z niemieckiej fabryki wagonów zostały zakupione pierwsze cztery wozy motorowe.
Regularne kursy tramwaju elektrycznego rozpoczęły się 10 listopada 1912 roku. Ukończono wówczas jednotorową linię tramwajową z mijankami na trasie Dworzec Kolejowy – Rynek przez ulicę Dworcową i Królowej Jadwigi. Koszt całej inwestycji wynosił 699 700 marek. W następnym roku nowo wybudowana linia została wydłużona początkowo od tzw. ochronki przy ulicy Poznańskiej, a następnie do strzelnicy obok szybu kopalni. Tramwaj kursował początkowo co 7,5 minuty, a następnie co 5 minut. Trasa miała długość 3,5 km, szerokość toru to 1000 mm. Cała linia o przebiegu północ-południe przechodziła przez centrum miasta i łączyła dwie główne dzielnice. Bydgoskie, przedmieście z dworcem kolejowym i fabryką maszyn rolniczych i Patkowskie, przedmieście z kopalnią soli. Obsługujący komunikację miejską tramwaj cieszył się wśród mieszkańców dużą frekwencją, o czym świadczył fakt, że koszty związane z uruchomieniem linii zamortyzowały się w krótkim czasie i tramwaj zaczął przynosić miastu dochody. W okresie międzywojennym trasa linii tramwajowej uległa zmianie, co było spowodowane występowaniem w mieście zapadlisk. W 1919 roku zostało zlikwidowane torowisko na odcinku od Rynku do Strzelnicy przy ulicy Poznańskiej. W 1923 roku pobudowano inny odcinek od Rynku do ulicy Działowej przez ulicę Świętego Ducha. W kwietniu 1933 roku linia została wydłużona do koszar 4. Pułku Artylerii Lekkiej. Obsługiwana była od godziny 5 do 18 przez 3 tramwaje, a od godziny 18 do 24 przez jeden tramwaj na skróconej linii do Rynku. Cały odcinek tej linii to 2,8 km. Wzrastająca rola Inowrocławia jako uzdrowiska spowodowała, że 8 czerwca 1925 roku do komunikacji miejskiej włączono autobus tzw. solankowy. Kursował on tylko w sezonie letnim, w dni powszednie od 15 maja do 15 września, w godzinach od 7 do 20 na trasie Hotel Bast Solanki przez ulicę Solankową. Przewoził on na trasie głównie kuracjuszy, którzy przesiadali się z tramwaju w autobus. W niedzielę i święta autobus obsługiwał wycieczki organizowane dla kuracjuszy. Autobus solankowy nie cieszył się zbyt dużym powodzeniem, czego dowodem jest fakt, że w 1932 roku ceny biletów zostały obniżone z 30 do 20 groszy z uwagi na słabą frekwencję. W 1938 roku tramwaj i autobus przewiozły razem 720 tysięcy pasażerów. Na krótko przed wybuchem II wojny światowej autobus solankowy został wycofany. W okresie okupacji, w latach 1939-1945, Niemcy utrzymali kursowanie tramwajów i dodatkowo uruchomili dwie linie autobusowe obsługiwane na trasie Rynek Lotnisko i Rynek Mątwy. W tym czasie na linię wyjeżdżały 4 wozy silnikowe tramwajowe wraz z przyczepami i 6 autobusów. Obsługę stanowili Polacy, dawni pracownicy zatrudniani w komunikacji miejskiej, jednak kierownictwo objęli Niemcy. Miejską kolej elektryczną uruchomiono po wojnie 4 czerwca 1945 roku, o czym napisano w gazecie Robotnik Kujawski. Do zebranych na dziedzińcu zakładów miejskich przemawiał wówczas prezydent miasta Marian Adamowicz. Złożył on podziękowania za pracę i za to, że polskie tabliczki z napisami przechowywane przez lata wojny wróciły na swoje miejsce w naszych tramwajach. Formalnym przywróceniem do życia komunikacji zajęło się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Inowrocławiu, które było jej dysponentem aż do połowy lat 70. W listopadzie 1945 roku uruchomiono dwie nowe linie autobusowe.
Pierwsza na trasie Hotel Bast Solanki, tak zwany autobus solankowy z numerem 2 i druga na trasie od Rynku przez Szymborze do Montew, oznaczona numerem 3. Te dwie linie autobusowe i linia tramwajowa obsługiwały komunikację miejską do połowy lat 50. W 1955 roku, w związku z rozbudową osiedla Nowego, przedłużono linię autobusu solankowego. Początkowo z Solanek do Dworca Kolejowego, a następnie ulicą Toruńską w kierunku lotniska. W okresie powojennym aż do 1956 roku eksploatowano autobusy różnych marek – niemieckich, węgierskich i polskich. Swego rodzaju atrakcją w latach 1952-1956 było kursowanie angielskiego autobusu piętrowego, który kursował od Rynku do Montew. Utrzymanie tak zróżnicowanego taboru w ciągłej gotowości do wyjazdu wymagało nie lada zdolności od mechaników. Większość części i podzespołów trzeba było odrabiać samemu. Jeśli chodzi o tramwaje, to w pierwszym okresie eksploatowano te przedwojenne, wyprodukowane w niemieckiej fabryce, łącznie 8 wozów motorowych i 9 wagonów. W późniejszym okresie zakupiono 3 nowe tramwaje typu 2N2 i wagon doczepny typu 5ND. Kolejne linie autobusowe uruchomiono w 1958 roku, linię numer 4 z Rynku do Szymborza i linię numer 5 z ulicy Staszica do Rąbina. Rok później uruchomiono linię numer 6 z Warzelni Soli przy ulicy Pakowskiej przez Śródmieście do Jacewa. Do obsługi tych linii były potrzebne nowe autobusy. W latach 1958-1959 sprowadzono 12 autobusów marki Star. W kolejnych latach, 1960 i 1961, Inowrocławska Komunikacja otrzymała 20 autobusów typu SAN, które stanowiły główny tabor, aż do roku 1972. Bardzo wyraźne zmiany w komunikacji miejskiej nastąpiły w 1962 roku. Dokładnie 31 grudnia tego roku po raz ostatni wyjechały na trasę inowrocławskie tramwaje. Decyzję o ich likwidacji podjęto z bliżej dziś nieznanych pobudek, zapewne związanych z koniecznością modernizacji wysłużonego taboru i trakcji elektrycznej. Istniejący w tym czasie układ komunikacyjny oparty był o rynek, gdzie zlokalizowane było centrum przesiadkowe. Istniejące połączenia i mniej pojemne autobusy nie mogły podołać rosnącemu zapotrzebowaniu na przewozy w kierunku Dworca Kolejowego. W miejsce zlikwidowanej linii tramwajowej została uruchomiona linia autobusowa numer 1. W 1963 roku w kierunku Dworca Kolejowego podobną trasą zaczął kursować autobus numer 7 oraz linii numer 3 po przedłużeniu trasy z Rynku do Dworca Kolejowego. Po roku uruchomiono linię nocną, której trasa prowadziła przez główne osiedla miasta. W 1967 roku uruchomiono linię numer 8 na trasie Osiedle Bydgoskie – Osiedle Piastowskie. Pod koniec lat 60. zapoczątkowano przebudowę zajezdni tramwajowej i obiektów po byłej elektrowni miejskiej na zajezdnię autobusową. Zakład Komunikacji Miejskiej wchodził wówczas w skład Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Przebudowa kontynuowana była jeszcze w latach 70. XX wieku. W latach 1973-1974 Inowrocławska Komunikacja została wyposażona w nowe autobusy marki SAN i Elcz. Było to związane z otwarciem kolejnych linii. Numer 9 na trasie od Inowrocławia do Markowic przez Kruszę Duchowną, numer 10 na trasie Dworzec Kolejowy ulica Budowlana, numer 11 na trasie Dworzec Kolejowy Krusza Podlotowa oraz zielonej linii w okresie letnim Inowrocław przy Jeziorze i Inowrocław Słuchatówka. W 1976 roku uruchomiono linię numer 12 na trasie ulica Łokietka Montwy. O
Od 1976 roku komunikacja w Inowrocławiu weszła w skład Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Bydgoszczy. W tym czasie następuje stopniowa wymiana autobusów na pojazdy marki Autosan. Od 1980 roku w związku z intensywnym rozwojem osiedla Rąbin powstają nowe linie. Numer 15 na trasie od Dworca Kolejowego do Alei Niepodległości. Numer 16 na trasie od ulicy Narutowicza przez osiedle Rąbin do Montew. Numer 17 na trasie od Dworca Kolejowego do Szymborza przez osiedle Rąbin. Numer 18 na trasie od Alei Kopernika do Orłowa przez Kłopot. Numer 19 na trasie ulica Staszica, Aleje Niepodległości, w późniejszym czasie przedłużona do Dworca Kolejowego. Numer 20 na trasie Dworzec Kolejowy osiedle Rąbin. Numer 21 na trasie ulica Staszica, Aleja Wojska Polskiego, w późniejszym czasie Łokietka osiedle Rąbin. I numer 22 na trasie ulica Łokietka osiedle Rąbin. Wzrost ilości linii i autobusów spowodował trudności z funkcjonowaniem bazy zlokalizowanej w byłej zajezdni tramwajowej. Autobusy parkowały często na okolicznych ulicach, co wzbudzało protesty okolicznych mieszkańców. W październiku 1980 roku władze miejskie podjęły decyzję o przekazaniu komunikacji miejskiej obiektów i terenu po byłej zlikwidowanej centrali produktów naftowych w Kłopocie pod Inowrocławiem. Prace adaptacyjne trwały blisko 10 lat. Zbudowano halę obsługowo-naprawczą, kotłownię, budynek socjalny, stację diagnostyki i oczyszczalnię ścieków. W tym samym czasie, w latach 1983-1984, komunikacja inowrocławska wzbogaciła się o nowe autobusy typu Jelcz. Łącznie posiadano na stanie 73 autobusy. W 1989 roku likwidacji uległo Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne i w to miejsce powołano Niezależne Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Inowrocławiu. W 1990 roku na skutek dalszych przekształceń powołano Zakład Budżetowy. W roku 1995 miasto zamieszkiwało 79 200 osób. MPK jako Zakład Budżetowy obsługiwało 15 linii dziennych i jedną linię nocną. Długość wszystkich linii wynosiła 124,4 km. Ilość autobusów na stanie inwentarzowym to 56 pojazdów marki Jelcz. Zatrudnienie 257 osób. Koniec lat 90. XX wieku i początek XXI wieku to w Polsce czas dalszych dynamicznych przekształceń gospodarczych i społecznych, które nie ominęły również inowrocławskiego przewoźnika. Rozwój nowych technologii, wzrastające oczekiwania względem jakości obsługi pasażerów, coraz więcej osób posiadających własne samochody, ale również postępujący niż demograficzny stawiają przed prezesem zarządu, pracownikami i właścicielem spółki nowe wyzwania. Wymuszają konieczność dokonywania zmian w funkcjonowaniu miejskiej komunikacji. W maju 2000 roku uruchomiono linię numer 27 na trasie ulica Jagiellońska, osiedle Rąbin. Zaś we wrześniu tego samego roku linię numer 28 na trasie od ulicy Łokietka przez szpital na osiedle Rąbin. Linię numer 2 przedłużono do ulicy Lotniczej i Szybowcowej. W latach 2002-2003 zlikwidowane zostały wszystkie linie podmiejskie, to jest numer 5, 6, 7, 9 i 20. Był to trudny okres dla komunikacji miejskiej w Inowrocławiu. W 2003 roku podjęto decyzję o sprzedaży odległej o 4 km od granic Inowrocławia bazy w Kłopocie. W tym samym roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zostało przekształcone w spółkę prawa handlowego, zmniejszono liczbę pracowników, linii autobusowych i kursów. W celu sprostania wymogom rynku rozpoczęto sukcesywną wymianę taboru autobusowego. Ze środków unijnych zmodernizowane zostały warsztaty, gdzie naprawiane są autobusy i pomieszczenia administracji. Powiększono bazę o nowe przyległe tereny, na których powstała m.in. stacja sprężania gazu ziemnego.
Dla upamiętnienia inowrocławskich tramwajów w 2006 roku na ulicy Paderewskiego umieszczono pamiątkową tablicę, a w 2010 roku na ulicy Świętego Ducha ustawiono odrestaurowany tramwaj, w którym urządzono wystawę fotografii. W 2012 roku, w roku jubileuszu komunikacji miejskiej w Inowrocławiu, obsługiwanych jest 13 linii, w tym jedna linia nocna. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Inowrocławiu posiada linie komunikacyjne z podziałem na linie podstawowe, do których zaliczamy linię numer 3, linię numer 19, linię numer 21 i 27. Oraz pozostałe linie są to tak zwane linie pomocnicze, z których najważniejsze to linia 12 i linia 16. Pozostałe linie pomocnicze to jest linia 1, 4, 8, 10, 28. Dla zapewnienia lepszej obsługi pasażerów wprowadzono bilet elektroniczny oraz głosowe zapowiadanie przystanków. Bilet elektroniczny w Inowrocławiu posiadamy od 2007 roku, kiedy to system został uruchomiony i wdrożony. Bilet elektroniczny w Inowrocławiu oparty jest na dwóch biletach. Jeden jest to bilet elektroniczny terminowy. Drugi bilet to jest bilet, tak zwana portmonetka elektroniczna, na której zasoby finansowe posiada pasażer. Kasowanie takich biletów odbywa się w prosty sposób. Bilet, który jest biletem wieloprzejazdowym, terminowym, z nieokreślonymi przejazdami, pasażer podchodząc do kasownika kasuje przez przyłożenie do urządzenia. Na liczniku pojawia się po prostu ilość dni ważności tego biletu. Drugim rodzajem biletu jest bilet, o którym wspomniałem, tak zwana portmonetka elektroniczna, na której zasoby finansowe w postaci elektronicznej są zaaplikowane w samej karcie. Podnoszenie jakości obsługi pasażerów i ciągłe podnoszenie poziomu zarządzania ma również odbicie w zdobywanych certyfikatach i wyróżnieniach. W 2009 roku przedsiębiorstwo uzyskało eurocertyfikat dla kadry zarządzającej, w 2010 roku certyfikat wiarygodności biznesowej, rok później certyfikat przedsiębiorstwo Fair Play 2011. Również w tym samym roku w ogólnopolskim rankingu przedsiębiorstw komunikacji miejskiej inowrocławskie MPK zajęło 9 miejsce. Dużą wagę przywiązuje się do odpowiedniego doboru kierowców, których praca jest niezwykle odpowiedzialna i trudna. Jeżeli ktoś przychodzi do pracy z takim nastawieniem pozytywnym, z pasją, z zaangażowaniem, to ta praca jest łatwiejsza. Jeżeli ktoś przychodzi do pracy, bo musi gdzieś pracować i już tak negatywnie nastawiony, na pewno jest trudniej. Aczkolwiek bardzo stresująca i odpowiedzialna praca. Cały czas musimy obserwować tą przestrzeń pasażerską, innych uczestników ruchu drogowego, pieszych. Na pewno to jest bardzo stresujące. Ciężko jest teraz sprostać wymogom pasażerów. Coraz więcej oczekują od nas. Jednemu jest gorąco w autobusie, drugiemu jest zimno, trzeci ma zły dzień i to wszystko jednak stresuje kierowcę.
Trzeba też zauważyć, że nie tylko kręcenie kierownicą w prawo, w lewo, otwieranie drzwi, to na tym polega praca. Na przykład, gdy ja mam ranną zmianę, wczesne służby, muszę wstać o 3 rano. Na przykład mało kto o tym wie. A natomiast, gdy kończę po południu służby południowe, to czasami nawet o 24, a nawet później jestem w domu. Także to są właśnie też minusy. Minusy tego i tej ciężkiej pracy. Ale na pewno nie wszystko jest złe, także ja na przykład bardzo lubię swoją pracę, jestem zadowolony ze swojej pracy, lubię rozmawiać z pasażerami, oczywiście nie podczas jazdy, lubię pomagać, lubię też informować pasażerów. O posiadanych autobusach i usługach mówi zastępca dyrektora do spraw technicznych pan Wojciech Piernik. W 2012 roku według stanu inwentarzowego na 1 stycznia Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne dysponuje 40 autobusami do obsługi linii miejskich oraz 3 pojazdami specjalnymi do przewozu osób niepełnosprawnych, 1 autokarem wycieczkowym marki Solbus C10,5 oraz 1 samochodem dostawczym marki Vito oraz 2 samochodami dostawczymi marki Lublin. Są to w większości autobusy niskopodłogowe, z których 9 jest napędzanych sprężonym gazem CNG. Inowrocławskie MPK zatrudnia 71 kierowców. Oprócz przewozów miejskich MPK oferuje również inne usługi, takie jak przewozy autokarowe, sprzedaż oleju napędowego, napełnianie pojazdów sprężonym gazem ziemnym, CNG oraz przewóz osób niepełnosprawnych. Przedsiębiorstwo zatrudnia 139 osób na 136,5 etatach. W dziale przewozów, na czele którego stoi pan Mariusz Kubicki, pracuje 80 pracowników, w tym 68 kierowców autobusowych oraz 4 do obsługi przewozu osób niepełnosprawnych. Dział remontowo-naprawczy, którym kieruje pan Robert Semrał, liczy 30 pracowników. W dziale logistyki, którego kierownikiem jest pan Piotr Katulski, pracuje 9 osób. W dziale finansowo-księgowym, na czele którego stoi główna księgowa pani Elżbieta Domachowska, pracuje 10 osób, w tym 3 kasjerki. Obsługę prawną zapewnia radca prawny pani Mirosława Janowska-Radkę. Ponadto firma zatrudnia 2 informatyków, inspektora do spraw pracowniczych, inspektora do spraw BHP, specjalistę do spraw organizacji i kontroli przewozów oraz referenta do spraw organizacji i zarządzania. Na czele jednoosobowego zarządu stoi oraz funkcję dyrektora pełni pan Mariusz Kuszel. Funkcję zastępcy dyrektora do spraw technicznych pełni pan Wojciech Piernik. Podtrzymywane są również kontakty z byłymi pracownikami, szczególnie z tymi, którzy pracowali najdłużej. Wśród nich jest pan Józef Zieliński, kierownik przedsiębiorstwa w latach 1968 do 1973 roku. W przyszłości inowrocławskiego MPK mówi prezes zarządu, dyrektor pan Mariusz Kuszel. W moich planach jest dalsza modernizacja przedsiębiorstwa. Planujemy zakupy nowych autobusów, modernizację myjni autobusowej, remonty zaplecza technicznego, zajezdni, parkingów, jak również naszych zabytkowych budynków. Systematycznie prowadzimy działania, które mają na celu optymalizację kosztów w stosunku do uzyskiwanych wpływów ze sprzedaży biletów.
No, w dzisiejszych czasach, w dobie rosnących cen paliw, gazu, czy też kosztów pracy, jest to zadanie niezwykle trudne. Działania moich współpracowników, jak i moje, jako prezesa zarządu, oraz ilość przewożonych pasażerów w ciągu doby, która w chwili obecnej wynosi około 20 tysięcy, będą miały wpływ zasadniczy na to, czy w najbliższych latach firma odniesie sukces. Tak oto w sposób fragmentaryczny i skrótowy wygląda historia miejskiej komunikacji w Inowrocławiu. Jubileusz jest okazją do podsumowania dokonań pracowników i osób kierujących firmą na przestrzeni ostatnich 100 lat. Jest też okazją do zastanowienia się nad przyszłością komunikacji w Inowrocławiu, mieście, które dysponuje ogromnym potencjałem rozwojowym, do którego codziennie przyjeżdża wiele tysięcy ludzi korzystających z miejscowych usług, handlu, oferty edukacyjnej, sportowej, kulturalnej i medycznej. Trudno wyobrazić sobie taki organizm bez sprawnie działającego transportu wewnętrznego. Kolejne lata to zatem perspektywa wytężonej pracy i wysiłku, jaki wszyscy pracownicy muszą ponieść, aby sprostać wyzwaniom, które stawia przed nimi XXI wiek.